Na Scale'u mamy już przebite 7 milionów transakcji. Są to transakcje wygenerowane przez ostatnie tygodnie. Są 22 różnego rodzaju chainy, łańcuchy, które już się uruchomiły na Scale Network. No i muszę powiedzieć, że ten ekosystem naprawdę się szybciutko rozwija. Witam bardzo serdecznie. Trochę aktualności ze Scale Network. Dużo się dzieje w kontekście różnych projektów NFT, dużo się dzieje w kontekście AMM-ów, gamingu. Też na konferencjach Scale Network jest taki jak Messari Mainnet. No i wiele innych rzeczy też takich platformowych się wydarzyło ostatnio. No w szczególności cieszy mnie ta adopcja, która kwitnie, więc zapraszam na trochę update'ów ze Scale'a. Że to, co tutaj omawiam, to nie są porady inwestycyjne. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie znam się na doradztwie inwestycyjnym, nie chcę się znać. Przyglądam się natomiast tutaj technologii, przypadkom jej wykorzystania, przyglądam się bebechom. To mnie interesuje, jak to wszystko działa, jak jest wykorzystane, jakie się rzeczy budują na tych technologiach. Interesuje mnie to. No i wszystko, co tutaj przedstawiam, to jest moje prywatne zdanie, zachwiane moimi zainteresowaniami, moimi światopoglądami, więc jest to subiektywna opinia Andrzeja. To musi wziąć na uwagę. Jeżeli inwestujecie tu jakieś środki, no to robicie to na własną odpowiedzialność. Mogę jedynie zalecić zdrowy rozsądek i ostrożność. Można łatwo stracić wszystkie bądź dużo waszych ciężko zarobionych pieniędzy. Pamiętajcie o tym, że robicie to na własną odpowiedzialność. Jesteśmy w bardzo ciężkim momencie rynku. Wasze zyski to są wasze po prostu szczęśliwe trafy, wasze straty to jest wasza również wtopa. No i tutaj musicie zachować naprawdę zdrowy rozsądek. Ja polecam na początek takie podejście, oczywiście, żeby się tego uczyć, inwestować w siebie, zdobywać wiedzę, edukować się, eksperymentować. To jest procent składany w was samych, który zaowocuje w przyszłości tym, że po prostu zacznie wam to się wszystko sklejać w jakąś większą całość. A jeżeli do tej zabawy, do tej nauki i zabawy potrzebujecie jakichś środków, no to można przecież wywalić ze swojego jadłospisu jakieś niezdrowe rzeczy, jakieś przetworzone jedzenie, jakieś Coca-Cola, hamburgery, papierosy. I jeżeli 50-100 zł miesięcznie zaoszczędzicie na takich pierdołach, no to nawet jeżeli stracicie je na skutek zabawy w krypto, to zyskacie na zdrowiu. Ja myślę, że to jest netto dla was wówczas pozytywne, ale tutaj każdy na swoją odpowiedzialność, bądźcie roztropni. Obszar jest świeży, obszar jest surowy, obszar jest podlegający ciągłym przemianom i można wpaść łatwo w szczelinę, można po prostu w szczelinę, z której nigdy nie wyjdziecie, albo wam poturbujecie, będzie ciężko wyjść, no bo jest to wszystko budowane na nowo, na bardzo takim surowym gruncie, no i w związku z tym można się potłuc, czego wam nie życzę, ale jeżeli będziecie ostrożnie, drobnymi krokami się uczyć, to zapewne będziecie też zdobywać umiejętności, by się nie turbować, nie poturbować tak łatwo. No dobra, to jedziemy z odcinkiem o Scale'u. Zapraszam. No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Scale po upgrade'zie Ethereum do 2.0 przeszedł to bardzo dobrze, to znaczy wszystko tam sobie dalej śmiga. Tutaj zapraszam do takiego materiału Matematyka dla niecierpliwych, to jest coś, co Stan Klatko publikuje. No i tam też między innymi mówi o tym, co Scale dzięki Ethereum 2.0 zyskuje, co ten merch oznacza dla Scale'a. Ja też nagrywałem takie dwa odcinki o Ethereum 2.0 i o Scale'u, więc możecie zerknąć do mojego materiału. Sam upgrade, udało się, sam upgrade wyszedł nieźle. No i teraz no, Ethereum 2.0 dla Scale to tak naprawdę jest więcej możliwości. To jest duże ułatwienie, że będziemy mieć te 200 na Proof of Stake.
No więc zachęcam, byście mój materiał zgłębili o tym, co to jest ten Ethereum 2.0 i merch w kontekście Scala. No i oczywiście materiał Stana Klatko, czyli CTO Scala, również zapraszam, warto zobaczyć. Mam tutaj takie szczeliny skalne, w które wpadłem. No i co jeszcze w tym temacie? No, teraz wydaje mi się, że będzie ta prawdziwa adopcja Scala widoczna. Będą się kolejne chainy przyłączać. Mamy w tej chwili 22 chainy. Co chwila sprawdzam, było 3 miliony transakcji, potem 4 miliony transakcji, potem 5, 6, 7 milionów transakcji. Ostatni raz, jak patrzyłem na sieci, te dane są zbierane na dashboardzie raz na godzinę ze wszystkich chainów i kumulowane tam, więc tam sobie też możecie śledzić adopcję, ilość użytkowników, transakcji, chainów i wiele innych przydatnych informacji. Wydaje mi się, że to warto popatrzeć. Wylądowałem tutaj na Marsie, no i mówię o tych różnych tematach, które też w tych marsjańskich metaversach na Scalu się zaczynają zadziewać. No generalnie naprawdę dużo się dzieje i ja tutaj to, co omawiam, to są rzeczy, które gdzieś staram się też na blogu Medium, żeby się pojawiały w języku polskim. Tutaj pracujemy nad tym, by takie tłumaczenia się w spolszczonej wersji ukazywały, więc też linki do tych blogowych wstawek znajdziecie pod filmem. No ale dosłownie tylko z ostatniego miesiąca tych update'ów jest sporo. Między innymi no, takie rzeczy związane z giełdami, jak to, że Scale token został listowany na Bittrex Global, marsjański wiatr. Bittrex Global, czyli na jednej z większych giełd. SKL, Scale już jest na większości dużych giełd, Coinbase, Binance, teraz jeszcze Bittrex, no więc dosyć, że tak powiem, tutaj dbają o płynność i dostępność tego tokena twórcy, więc no to jest jeden z update'ów, który gdzieś tam ostatnio się pojawił na przestrzeni ostatniego miesiąca. Mamy też najeźdźców metaversu, Metaverse Invaders, którzy budują na Scale. Jest to gra, gdzie żołnierze to są postacie oparte o NFT, no i my tymi postaciami będziemy gdzieś tam jakieś prowadzić walki. To jest gra, która dopiero zaczyna powstawać. Będzie to po prostu kolejny chain, który dołączy do naszych 22 Scale chainów. Gra powinna być dostępna przez Google Play i przez App Store'a również. No i tu jeszcze z innych rzeczy, znaczy chyba w ogóle poświęcę odcinek takim rzeczom stricte związanym z NFT. To jeżeli byście byli zainteresowani, to mogę jakby taki odcineczek zrobić, bo NFT ewidentnie jest tutaj tematem, gaming jest tematem dla Scala i to jest miejsce, gdzie wydaje mi się, że dużo rzeczy będziemy słyszeć. Z innych rzeczy takich związanych jakby z, powiedzmy, z dostępnością samego SKL tokena jeszcze, to mi się przypomniało, no to jest BitGo dla instytucji umożliwił dostęp do stakingu SKL tokena poprzez właśnie MetaMaska dla instytucji, czyli jest tutaj specjalny fokus na to, by instytucjonalni gracze mogli sobie stake'ować SKL-a przy pomocy platformy BitGo za pomocą MetaMaska, więc no, Scale to nie tylko retail, Scale to też instytucje, wydaje mi się, że to też jest w tym jakaś wartość. W ogóle tutaj takie pytanie do Was, czy chcielibyście, żebym jakoś zebrał do kupy możliwości stakingu Scale, czy to powinniśmy jakiś odcinek na to zrobić, jakie są te opcje kustodialnego, niekustodialnego stakingu Scale, bo chyba dawno temu był ten temat jakoś tam na dziennej dawce poruszany, od tego czasu się nowe możliwości pojawiły, ja przyznam, że sam pewnie musiałbym chwilę poświęcić, by te wszystkie rzeczy pozbierać i jakoś tam potestować, ale jak bylibyście zainteresowani, to czekam na sygnały, jak będzie dużo tutaj takich głosów za to, żebyśmy postake'owali Scale, popatrzyli, gdzie można na różne sposoby się tym Scale'em, że tak powiem, pogenerować nim yield, no to dajcie znać, bo są opcje i kustodialne, i niekustodialne. Ale jeszcze tej lawy wylało, no, ma jeden wielki wulkan tutaj siedzi. No, klimat jest marsjański, to nawet jest ciężko wzbić.
żeby ponad tą lawę wyjść, ale może zaraz mi się tu uda coś takiego też zarejestrować. Jeszcze trochę zostając przy bebechach, przy tych nudnych rzeczach związanych z adopcją, no to już jakiś czas temu mówiłem, że mamy stronę nową Scale'a, scale.space. No i też między innymi na tej stronie jest fajny dashboard, gdzie te rzeczy związane ze statystyką możemy śledzić. Na scale.space, łamane na stats, zobaczycie no te najważniejsze rzeczy, ile chainów, ile jest aktywnych adresów, ile jest transakcji. To naprawdę się dosyć dynamicznie zmienia, więc jeżeli chcielibyście śledzić tą postępującą adopcję Scale'a, to zapraszam na scale.space, łamane na stats. Ja też pewnie co jakiś czas tu się będę tym posilał, żeby przybliżyć troszeczkę tych statystyk. O, tu chwila przerwy, teraz na gadanie. Trochę wejdę do góry i zobaczę, tutaj jest kosmicznie. Kanary, tak. Jeden wielki obszar powulkaniczny. Wygląda jak jakaś przeorana gleba, a to jest po prostu lawa. No więc rzućmy też okiem na to, co w kontekście różnych mediów, gdzie można Scale'a śledzić poza ich nowym Scale Space'em. No to miejsce, które dla mnie zdecydowanie jest ciekawe, to jest właśnie ta seria na YouTubie Math for the Impatience, czyli matematyka, jak ja nazywam, dla niecierpliwych albo dla opornych, gdzie Stan Klatko wyjaśnia różne rzeczy techniczne, więc jeżeli bebechy Was interesują, to zapraszam na matematykę dla niecierpliwych. Tam między innymi o tym merge'u i wiele innych tematów, o mostach, o tokenach, takie od bebeszków, jak ja to nazywam. No też jeżeli chodzi o media, no to Scale uruchomił nowy Discord, znaczy nową, powiedzmy, odsłonę tego Discorda. Tam też będziemy polską podprzestrzeń budować, więc jeżeli nie byliście na Discordzie, no to trzeba się tam, że tak powiem, na nowo zwalidować. Jeżeli byliście na Discordzie, to też jest tam jakaś uproszczona procedura walidacji na nowo. Wybieracie język, obszar zainteresowań, czy to jest development, czy to jest staking, czy to jest jakiś tam token i tak dalej. I będziecie mieć dostęp do odpowiednich kanałów z tego Discorda. Więc fajnie usystematyzowane. Wydaje mi się, że na tym Discordzie się będzie dużo więcej działo niż dotychczas, więc wydaje mi się, że tam warto zerknąć, co tam się dzieje. Też z innych rzeczy, to oczywiście konferencje różnej maści. Tutaj można zobaczyć zapisy z konferencji, jeżeli nie śledzicie aż tak blisko, na przykład jak działa Zero Gas Fee, czyli jak to jest, że Scale może nie mieć opłat za gaz. Ja to na kanale wielokrotnie tłumaczyłem, ale Chadwick Strange, czyli ich product manager, też na takiej konferencji hackathonie w San Francisco też ten temat przybliżał, więc też można sobie poszukać tych materiałów. Ja też poprzypinam te miejsca, gdzie właśnie konferencyjne materiały się pojawiają. Messari Mainnet, to trwa w tej chwili wydarzenie, duże konferencja Messari, i tutaj jakby tematy, wszystko związane z NFT w formie paneli, różnych dyskusji też o tematyce NFT Scale prowadzi, Scale jest tam obecny. No więc media pisane, media gadane, media face to face, różnej rodzaju wydarzenia Scale'a można znajdować. Link do Discorda dam Wam pod tym filmem, jeżeli chcielibyście dołączyć, no to zaproszenie do Discorda jak najbardziej. Wydaje mi się, że warto tam wpaść, jeżeli... A, no i oczywiście, co ja tu wspomniałem, polski Twitter się pojawił, Scale Poland, też tam będą retweetowane różne wiadomości ze Scale'a po polsku, te, które warto gdzieś tam trzymać rękę na pulsie i podążać za tym, co się w Scale'u dzieje. Więc mamy Telegram, mamy Discord, mamy Twittera polskiego, być może jeszcze coś innego będzie się pojawiało.
Mamy YouTube'a oryginalnego Scale'a, gdzie po angielsku pojawiają się tematy techniczne. No i mamy zapisy konferencji, wielu wystąpień. I oprócz tego jest seria podcastów, gdzie Scale albo zaprasza gości, albo jest zapraszany. I te podcasty ja często linkuję na Medium. To jest po prostu tłumaczenie krótkie, czym jest podcast w danym temacie i odpowiednia agenda do podcastu. Natomiast sama treść jest jakby no, do przesłuchania w ramach takiego podcastu. Więc te podcasty też, wszystkie, które się pojawiają, są dostępne na Medium. Jest Ask Me Anything na Twitter Spaces, są update'y dla community w formie Ask Me Anything na YouTubie, więc te rzeczy, wydaje mi się, że w tej chwili naprawdę tego jest sporo, bo sporo się w Scale'u dzieje. Więc w mediach wydaje mi się, że jest co śledzić. No ale wróćmy jeszcze na chwilę do samej platformy, no bo tutaj szykuje się upgrade do wersji 2.1, szybszy transfer tokenów na Scale. To jest niesamowite, ale w świecie Web2, w tym tradycyjnym świecie technologii, który znamy, tworzymy około 1,7 megabajta danych na sekundę, na osobę. Każdy z nas co sekundę tworzy prawie 2 megabajty danych. Gigantyczne ilości. Oczywiście no nie, że ja siedzę przy komputerze i to tworzę, ale w różny sposób urządzenia, które używamy, systemy, których używamy, w ten czy w inny sposób generują ten dane, oczywiście w uśrednieniu. Więc są gigantyczne ilości danych, które dzisiaj w takiej czy w innej formie multimedialnej, wideo, streamingów, zapisu danych tworzą różne systemy w tym świecie, powiedzmy Web2, bądź inni nazywają go scentralizowany. No i teraz Web3 nie tylko tyle, że kiedyś będzie musiało sobie poradzić z tym, żeby również takie dane pomieścić. No i tutaj Scale też ma jakieś tam aspiracje, żeby storage, składowanie danych na chainie, mieć taką możliwość. No ale tu mówimy o gigantycznych ilościach danych. Póki do tego dojdzie, tak naprawdę większość z tych rozwiązań, które się buduje w świecie Web3, potrzebuje w taki czy w inny sposób się zinterfejsować do świata Web2, do tych danych ze świata Web2, coś tam z nich zaczerpnąć, zaciągnąć. No i jest takie rozwiązanie jak Razor Network, które właśnie odpaliło się, już jest na Scale Chainie. No i jest to właśnie Oracle, który to pomaga, by łączyć dane z Web2, z tego scentralizowanego świata do Web3 w formie wyroczni. No i Razor opisałem też na Medium, możecie sobie na to zerknąć. Razor, węzeł taki w sieci, no bo Oracle, czyli seria węzłów, która zaczerpuje jakieś dane z Web2, ustalają, że to są dobre dane, ustalają jakby konsensusem, że te dane można, że to są dane jakby potwierdzone, można je zassać do Web3. No i w ramach tych węzłów każdy z nas też może być takim węzłem, jeżeli chcecie, to nie są strasznie duże wymagania, by być częścią Razora, to jest 16 GB RAM-u, komputer musi być 4-korowy, no i trzeba mieć zastejkowany 1 milion Razorów, jako ten skin the game, żeby móc taki węzeł prowadzić. No więc jak ktoś kogoś interesuje bycie Razorem, no to można się też oczywiście wstejkować swoim sprzętem takiego jako węzeł do takiego Oracle'a, no i służyć temu importowi danych z Web2 do Web3. No więc Razor Network na Scale pomaga łączyć te dwa światy. Z innych rzeczy jeszcze wartych wspomnienia, takich może co się budują, no to co mamy? Mamy Solid, to jest taki engine do sklepów, który pozwala, abyśmy no, w tym świecie Web3 mogli tworzyć gotowe sklepy, które gdzieś tam mają on-chainowy engine, który tutaj dostarcza Solidaria, chyba tak to się nazywa. No i każdy może sobie zbudować teraz na Scale jakiś tam swój sklep, korzystając z gotowego klocka w postaci Solidaria, który to sobie gdzieś tam włączy w szersze aspekty przetwarzania swojej aplikacji, swojego DAPA. Crypto Colosseum to już też chyba kiedyś było wspominane na kanale. Jest to swoistego rodzaju gra oparta o NFT, która pozwala nam
że te nasze postacie też są gdzieś tam oparte na NFT. My sobie budujemy nasze jakieś tam postacie w ramach tej gry, one zdobywają swoje skillsy, no i różne rozgrywki są prowadzone. Generalnie temat NFT zgłębimy sobie w jednym z kolejnych odcinków, co tam w scale'u na NFT. CryptoPolsem jest jednym z działających rozwiązań. No i właśnie w podcaście, jak to się nazywał, Infinity Chain, taki podcast, gdzie właśnie Scale zaprasza różne projekty, omawiają jak tam wszystko jest zrobione. Też twórcy CryptoPolsem ostatnio wystąpili, więc to też postaram się podlinkować, jak nie zapomnę. Z ważnych rzeczy, które jeszcze chciałem wspomnieć, no to jest nadchodzi Scale wersji 2.1, gdzie poza tym, że będą optymalizacje pod kątem security, i tutaj Stan Klatko za dużo nie chciał zdradzać, taki wywiad z nim słuchałem, bo ta część security jest oczywiście w branży bardzo ważna, coraz więcej jest organizacji, które stricte zajmują się hakowaniem sieci, które są bardzo dobrze zorganizowane, które działają jak no, korporacje, być może jak państwa, tu bez wskazywania, które po prostu próbują atakować, zaatakować, przewrócić do góry nogami, złamać te sieci. Więc sieci blockchainowe będą przechodziły coraz mocniej te testy ataków na swoje bezpieczeństwo. No i wersja 2.1 Scale'a niesie szereg rzeczy, o których w tej chwili Scale nie informuje, co jest w zakresie, ale gdy one już wejdą, to nam powie, co dokładnie w tym security poprawili, ale nie chcemy tych rzeczy komunikować, zanim łata i zanim te usprawnienia nie są wdrożone. Więc security jest jedna duża rzecz, którą ten upgrade protokół niesie, ale wersja 2.1 niesie też usprawnienia, jeżeli chodzi o szybkość transferu tokenów. Generalnie mechanizm serczowania, że tak powiem, stanu sieci, przeglądania stanu sieci, co się dzieje z tokenem po stronie Ethereum, który został zoptymalizowany przez Scale'a, no i to sprawi, że transfery między Scale'em i Ethereum różnych tokenów będą się odbywać dużo szybciej niż obecnie, czyli Scale stara się wycisnąć z Ethereum tyle, ile się da. No i w zasadzie mógłbym jeszcze takich update'ów sporo omawiać, ale żeby tego odcinka specjalnie nie rozciągać, no to wydaje mi się, że to, co tam się w ostatnim miesiącu zadziało, tutaj postarałem się Wam przytoczyć. Dużo nowych chainów będzie wchodziło na Scale'a, dużo się dzieje w tej warstwie protokołowej, jak widzicie, platformowej, dużo jest usprawnień. No i sporo też takich wydarzeń medialnych, społecznościowych, to gdzie my możemy uczestniczyć, oglądać albo wręcz być może włączyć się na tego Discorda, na tego Twittera, na tego Telegrama albo na taki czy inny streaming na, nie wiem, Twitter Spaces czy też na YouTubie. Więc jeżeli Was ten projekt interesuje, Scale, wydaje mi się, że w tej chwili Ethereum 2.0 ma swój moment z nowymi chainami, które wchodzą, które zaczynają sklejać te klocki do kupy, ma swój moment, wydaje mi się, że warto sobie tam poobserwować troszeczkę bliżej. Ja oczywiście będę starał się wracać do Scale'a. Coś tam czasami powstaje na Medium, coś tam czasami wrzucę na Telegram, coś tam czasami wrzucę na Twittera. Scale Poland takie coś też podlinkuję. No i te linki tutaj wspomniane z filmu postaram się, żeby były w opisie filmu i w komentarzu. Jeżeli szczególny jakiś temat Was zainteresował, zostawcie komentarz, co powinien rozwinąć. Dajcie jakiś sygnał, czy to się Wam podobało, czy było wartościowe. No i co chcielibyście wiedzieć więcej. A na dzisiaj to w zasadzie tyle. Spodziewajcie się kolejnych filmów o Scale'u już wkrótce. Dzięki wielkie. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Lanzarote. Cześć.